Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Moi drodzy, co to za radość, której nikt nie potrafi odebrać? Czyż to nie jest radość doskonała? Święty Franciszek pisał, czy mówił do brata Leona: zapisz, co to jest radość doskonała. Nie wtedy, kiedy dzieją się znaki i cuda, kiedy nawracamy wielkich grzeszników, czy nawet oswajamy wilka, który zabijał, ale radością doskonałą jest wtedy, kiedy wracamy zziębnięci, po długiej podróży, zabłoceni, kiedy padał deszcz i kiedy idziemy do naszych braci, a bracia nas nie poznają, jeszcze nas kijami obłożą i każą nocować pod gołym niebem. I jaka będzie wtedy reakcja? Jeżeli to będzie reakcja radości, żadnego powodu nie będzie, żeby się cieszyć, a będzie radość, to znaczy, że Duch Święty działa, że jest to radość doskonała, która pochodzi nie z tego świata. Pochodzi z tego, że widzimy w tym wszystkim Boga, że możemy Bogu to wszystko ofiarować. Moi drodzy, co to za radość, która nigdy nie zostanie odebrana? Czyż to nie jest radość doskonała? Radość, która nie zależy od tego świata, od żadnego człowieka, tylko i wyłącznie zależy od Ducha Świętego? Czyż to nie jest radość wtedy, kiedy zjednoczeni z Chrystusem możemy cieszyć się, tak jak Piotr i Jan, odchodząc od Sanhedrynu, i wielbić Boga za to, że mogliśmy dla Niego cierpieć? Czy nie zdarzyło wam się, kochani, taka sytuacja, że zostaliście bardzo mocno zranieni, w jakiś sposób odrzuceni i no wiele planów się posypało i nagle, kiedy to wszystko zostało ofiarowane Panu Bogu, przyszło pocieszenie, jakiś taki rodzaj gorąca duchowego, takiego wewnętrznego szczęścia pomimo bólu? Matka, która rodzi dziecko, jeszcze jest w jakichś bólach po urodzeniu, ale kiedy widzi urodzone dziecko, które obdarza szczególną miłością, cieszy się, doznaje radości, zapomina o bólu. I Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy tak właśnie przeżywali naszą wiarę, żebyśmy Mu powierzali te wszystkie nasze smutki, troski i kłopoty po to właśnie, żeby przyjąć Ducha Świętego. Bo Duch Święty nie zstępuje wtedy, kiedy nam jest miło i przyjemnie, ale wtedy, kiedy Go bardzo potrzebujemy, kiedy Go bardzo przyzywamy. Przyjdź, Duchu Święty. Wołamy: przyjdź. Paraklet to ten, którego się woła na pomoc. Przyjdź. Jest taki hymn: przyjdź, Duchu Święty. Właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień nowenny, w którym wołamy o Ducha Świętego. Będziemy codziennie przyzywać w kolejnych dniach nowenny: przyjdź, Duchu Święty, i ześlij z niebios wzięty światła Twego strumień. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tak wołał Jan Paweł II na placu zwycięstwa. I to zwycięstwo przychodzi. Oczywiście z naszej strony może być słabe wołanie i wtedy to nasze zwyciężanie jest coraz to słabsze. Ale zwyciężamy wtedy, kiedy przyzywamy mocy Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty nas napełnia. Dzisiaj, gdybyśmy tak popatrzyli, jest piękne słońce, z czasem pada deszcz, ale to jest czas takiego siania, ciężkiej pracy. Kiedy rolnik idzie siać zboże, to wymaga to ciężkiej pracy. Nawet w psalmie 126 czytamy, że którzy we łzach sieją,
rządź będą w radości, postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew, z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. Tak właśnie doświadczają ci, którzy najpierw ciężko pracują, a potem już, kiedy mają owoce tej pracy, bardzo się cieszą. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy mieli taki wzrok utkwiony dalej niż tylko to, co teraz czujemy. Bracie i siostro, może czujesz teraz smutek, czujesz jakiegoś rodzaju rozczarowanie, może nawet załamanie psychiczne. To wszystko jest pewnego rodzaju urodzenie. I zobacz, że Pan Bóg przeprowadza przez urodzenie cię przez ten świat, żebyś jeszcze bardziej pragnął tego świata wieczności. Żebyś się za bardzo nie zadomowił na tym świecie, bo nie wiadomo jak długo. Może w każdej chwili Pan Bóg cię powołać. Jeżeli tęsknisz za życiem wiecznym, kiedy Pan Bóg dał ci to spojrzenie dalsze niż tylko, tak jak dziecko w łonie matki, tylko widzi to, co jest, no w zasadzie nic nie widzi, tylko doświadcza bezpieczeństwa w łonie matki, ale żeby pełni żyć, to trzeba się narodzić. My mamy takie zadanie, wyjść z tego świata i żyć pełnią życia, ale już właśnie z Bogiem, na zewnątrz tego przemijającego świata. Pan Jezus powiedział, że przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Jednak ci, którzy go przyjęli, czyli to słowo, dało moc Ducha Świętego, czyli przyjmując Słowo Boże, otrzymujemy moc, aby stać się dziećmi Bożymi, aby się z Ducha narodzić. Święty Nikodem, zanim spotkał Pana Jezusa, był porządnym, sprawiedliwym człowiekiem z Sanhedrynu, z elitarnego grona 70 najbardziej pobożnych, wykształconych ludzi w Izraelu. I Pan Jezus do niego powiedział, potrzeba ci się powtórnie narodzić, narodzić z Ducha Świętego. I to rodzenie często jest właśnie rodzeniem się czasem właśnie w bólach. Te bóle rodzenia świadczą o tym, że się rodzimy dla Boga. Te bóle rodzenia to czasem jest odrywanie się od różnych grzesznych przyzwyczajeń. Bóle rodzenia to też pewnego rodzaju pokrzyżowane plany, które sobie zaplanowaliśmy, a Bóg ma inne plany. Pozwól się poprowadzić Bogu, a zobaczysz, jakie Pan Bóg ma dla ciebie wspaniałe plany. Ale na początku będzie cię to bolało, bo twoje ja mówi, a ja chcę inaczej, ja chcę inaczej. Ale pozwól Bogu powiedzieć, co tak naprawdę Bóg od ciebie pragnie. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy doświadczyła, czego Bóg od niej pragnie, to kazała wszystkim swoim siostrom też pytać się, Panie Jezu, czego ode mnie pragniesz? I przy każdym krzyżu w ich kaplicach możemy przeczytać to jedno słowo, pragnę. Pan Jezus mówi na krzyżu, pragnę Twojej miłości, pragnę, żebyś był szczęśliwy, pragnę, żeby Twoja radość była doskonała. To nieprawda, że pragnę tylko dla Ciebie cierpienia, smutku i samych trudności, boleści, krzyża. Nie, pragnę urodzenia, żebyś był zdrowy, żebyś żył pełnią życia. I dzisiaj chcielibyśmy dziękować Panu Bogu za to doświadczenie rodzenia. Również dziękując Panu Bogu za naszych rodziców, którzy, szczególnie za mamy, które nas urodziły. Dziękujmy za nasz Kościół też, który rodzi dla Chrystusa przez sakramenty, szczególnie sakrament Chrztu Świętego. Ale też każda dobra spowiedź jest jakimś odrywaniem się od grzechu i właśnie takim rodzeniem dla Chrystusa, dla nieba. Niech to codzienne rodzenie się dla Chrystusa, zobaczmy jak Chrystus nas rodził w bólach na krzyżu, jak nas otoczył szczególną miłością, kiedy wyciągnął ręce na krzyżu i przelał krew za nas, ale potem zmartwychwstał, udzielił swojego Ducha Świętego, Ducha Ojca. Niech ten Duch Święty nam towarzyszy i nie pozwoli nam się w chwilach trudów, smutku, przeciwności, rodzenia się dla Chrystusa, żeby się nie załamać, żeby dalej trwać. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.